Witamy Państwa w kolejnym odcinku Starek z Ligi. Po godzinach pierwszych w historii finału Pucharu Halowej Ligi Piłki Nożnej Starek z Liga stał się faktem, no i Puchar powędrował w ręce drużyny Ultimate Team Bydgoszcz. W bydgoskim finale po dogrywce pokonali oni SPX, FT, MDD, WSG, Bydgoszcz 6-5. Goście Sebastian Zieliński, drużyna Ultimate Team Bydgoszcz, Marcin Gierszczyński, Maciej Grodzki. Witam bardzo. No to cóż, najpierw głos dla zwycięzców. Sebastian, ciężki mecz. Bo widać, może tak jeszcze dokończę, że kontrolowaliście na początku mecz, no i później jakby coś was siadło, jakby te baterie zostały wyczerpane, no i wtedy SPX, drużyna doświadczona, ruszyła do przodu, wykorzystała to wasze osłabienie. No tak, zgadza się. Zdecydowanie mecz, można powiedzieć, od początku nam się ułożył tak jak chcieliśmy, ze względu na to, że znamy bardzo dobrze zespół SPX. Wiemy, że jest to zgrany zespół, który potrafi bardzo dobrze grać w piłkę. My, taki zlepek indywidualności, można powiedzieć, dopiero się zgrywamy. Zdecydowanie postanowiliśmy grać z kontry. Od samego początku układało nam się dosyć dobrze. Faktycznie kontrolowaliśmy to do stanu bodajże 5-1 czy tam 5-2. No niestety końcówka, troszkę nerwowości, błędy indywidualne i faktycznie troszkę się końcówka posypała, no ale myślę, że to, tak się śmiejemy, że to pod organizatorów właśnie, żeby troszeczkę emocji dostarczyć. Marcin, jak oceniasz mecz? No, my weszliśmy w ten mecz bardzo źle. No faktycznie mecz się ułożył, pierwsze połowę przespaliśmy w ogóle. Wydaje mi się, że tak naprawdę na początku trochę kontrolowaliśmy tą grę. Szło, później głupie błędy, straciliśmy szybko bramki, później się posypało. Druga połowa już odwróciliśmy losy, szybko strzelona bramka pomogła. Fakt, że skontrolowali nas, wyszli znowu na prowadzenie 5-1 bodajże. Od tego momentu zaczęliśmy troszeczkę grać, ale no cały czas jesteśmy no w lekkim kryzysie i to było widać. Mieliśmy nadzieję, że może się uda do tych karnych, może, ale niestety się nie udało. Ważne, że Puchar jedzie do Bydgoszczy. No, co tu powiedzieć, no. Maciek, kiedy komentowałem ten mecz, kiedy był właśnie ten stan 5-1, powiedziałem coś takiego. To nie jest sprawa niemożliwa, ale piekielnie trudna. No i chyba mało było osób na trybunach, którzy by powiedzieli, że to 5-5 będzie. No dokładnie tak. Mecz tutaj na początku się bardzo dobrze ułożył dla Ultimate. Strasznie skutecznie w sumie. Każdą nadarzającą się okazję została zamieniona na bramkę. Zespół SPX no strasznie dzisiaj, że tak powiem, mało zrozumienia w grze, w ataku. Miałem takie wrażenie, że na siłę próbowali chłopacy grać z środkiem, mało troszeczkę wykorzystywali skrzydeł. Też może też na pewno ma to znaczenie, że zespół Ultimate no, na pewno podszedł do tego spotkania inaczej, tak? Chłopacy znają się bardzo dobrze, grają w niejednej lidze, no i na tym polega po prostu futbol, żeby rozpracować drugą drużynę. Sebastian, dla was takim koniec, chyba możemy powiedzieć, napędowym jest jednak Muzykiewicz, który dzisiaj mógł już wcześniej nawet zakończyć to spotkanie. Najpierw Muzykiewicz, poprzeczka, Adenuga, poprzeczka, dwie poprzeczki w jednej akcji. Naprawdę, mimo że Szczęsny został królem strzelców, to jednak Muzykiewicz MVP zasłużenie. Jak najbardziej zasłużenie. Myślę, że każdy obiektywnie stwierdzi, że Grzesiek jest no, bardzo pożytecznym zawodnikiem, zwłaszcza na hali. Jednak mimo wszystko chciałbym tutaj podziękować wszystkim chłopakom na przestrzeni całego sezonu, nawet ci, którzy zagrali jeden mecz. No wiadomo, że ciężko się zorganizować, dojeżdżać z Bydgoszczy cały czas, nie wiem, w 12-15 osobowym składzie. Nam się to nigdy nie udało, aczkolwiek, tak jak mówię, zasłużył każdy z chłopaków, gdzieś tam to ziarenko dorzucił. No mamy w zespole na pewno indywidualności takie jak Grzesiu, jak Irek Szczęsny, jak Femi właśnie. Jest Mariusz przecież w bramce, Mariusz Tetera, który uważam, że jest też solidnym bramkarzem na hali. Także na pewno gdzieś ta układanka powoli się tutaj krystalizowała. Szkoda, że na tym etapie praktycznie już skończyliśmy rozgrywki. Maciej, twoje serio pytanie.
moje pytanie, no na pewno tutaj szkoda, że zespół Ultimate tak szybko zakończył, bo dzisiaj naprawdę pokazał bardzo dobry futbol. Tylko możemy tutaj no, żałować, że te właśnie rozgrywki tak szybko dla tego zespołu się zakończyły. Takie pytanko może do Ciebie jeszcze, Sebastian. Jeżeli chodzi o kwestię transferu Muzykiewicza właśnie do zespołu KOKO, czy coś więcej na ten temat możesz nam powiedzieć? Czy był jakiś w ogóle problem z Waszej strony, czy to całkowicie przebiegło bez żadnych komplikacji? Nie, no nie stawialiśmy tutaj żadnych problemów. No tak naprawdę Grzesiek z chłopakami z KOKO występuje już bardzo długo. Tutaj można powiedzieć, że gościnnie wręcz u nas wystąpił. Także absolutnie żadnych tam przeszkód ani iskierki żadnej nie było. Bezkonfliktowo można powiedzieć, porozumieliśmy się w tej kwestii. Bardzo się cieszę, że ma okazję jeszcze walczyć o to najwyższe trofeum. Osobiście życzę mu, aby faktycznie zgarnął dwie najwyższe nagrody, czyli ten puchar oraz mistrzostwo ligi. Mam nadzieję, że tak będzie. I umieszając tutaj zespołowi Marcina. No właśnie, wracając jeszcze do twojej drużyny, Marcin. Nie będziemy umieszczać się twojemu zespołowi, ale przed wami jest bardzo ciężki mecz bez ciebie i w bardzo okrojonym składzie chłopacy no, poradzili sobie, chyba możesz sam to ocenić, że doskonale, przegrywając tylko jedną bramką z Obrodobią. Za tydzień pełny skład, walczymy na całego. Jak widać, od pewnego czasu mamy problemy kadrowe i niestety to się prawdopodobnie nie zmieni ze względu na zakazy klubowe. Więc ten skład, który oglądamy, raczej nic więcej nie będzie. Może transfer, ale chyba nie będziemy nic już mieszać u nas w składzie, nie będziemy kogokolwiek nowego ściągać, bo chyba może to uważamy, że chyba bardziej popsuć. No nie ma takiego zawodnika, który by się wkomponował od razu i to trzeba parę meczy, żeby się zgrać i tak dalej, więc no zobaczymy. No, będziemy walczyć. Termin gali też nie jest wcale komfortowy dla żadnej z drużyn, no, przede wszystkim naszej i RAF Mixu, ponieważ już mecze ligowe się zaczynają, rusza liga, więc no, nie dziwmy się, że w tych niektórych klubach, których pozwalają w czasie okresu przygotowawczego grać, nie pozwolą grać jak już się liga zacznie, więc też nie wiem obojętnie, czy będziemy grać o trzecie miejsce, czy o pierwsze miejsce, nie jestem w stanie w tej chwili określić, jaki będzie skład, więc nie chcę zwalać tego, że po prostu, no wiadomo, jakbyśmy byli w najsilniejszym składzie, może ten mecz by zupełnie inaczej wyglądał, ale no gramy tym, co mamy. Wcześniej graliśmy jeszcze bardziej w osłabionym składzie, potrafiliśmy sobie poradzić, jak to z Unisławiem właśnie w półfinale Pucharu. No i tydzień temu z Toruniem chłopacy naprawdę dzielnie walczyli, aczkolwiek naprawdę tam trochę szczęścia nam dopisało. Tutaj już niestety w dogrywce to szczęście było po stronie kolegów z Bydgoszczy, którym serdecznie gratuluję i no, będziemy walczyć. Zobaczymy, co będzie. Sebastian, puchar okazały. To teraz pozostanie problem, gdzie będzie stał. Czy już jest to ustalone? No nie jest ustalone. W szatni konsultowaliśmy. Wiadomo, że puchar musi być przechodni, tylko szukamy jakiegoś przechodnia. Zobaczymy jak to wyjdzie, na pewno konflikt interesów będzie, ponieważ każdy by chciał gdzieś go tam w swojej gablotce umieścić. Ja myślę, że takim ciekawym ukłonem byłoby sprezentowanie go naszemu cichemu sponsorowi, czyli firmie Tani Roaming, który gdzieś tam nas w drobny sposób, aczkolwiek jednak wspierał. To będzie jakby takim, można powiedzieć, ukłonem z naszej strony i myślę, że tak by było to najsensowniej, aczkolwiek na pewno to jeszcze przedyskutujemy w zespole. Zobaczymy, jaką ilością głosów to się uda przeforsować. Myślę, że Tomek Kler był przygotowany i na pewno 15 takich replik jest gdzieś tam gotowych w magazynie. Maciej, jak myślisz, gdzie powinien trafić ten puchar? Do sponsora? Czy po kolei, co tydzień zmiana u każdego zawodnika? No myślę, że takim najlepszym chyba ukłonem właśnie w kierunku sponsorów byłoby pozostawienie takiego okazałego trofeum właśnie u niego na półce, tak? W takim podziękowaniu za wspieranie, tak? Za pomoc finansową. Każda drużyna oczywiście tego oczekuje od każdego sponsora. No tylko i wyłącznie trzeba dziękować takim osobom, które wspierają sport. Wracając jeszcze do drużyny Ultimate, za rok możecie zdobyć 3 trofea. Super Puchar, Mistrzostwo Ligi i Puchar Ligi. Macie zagwarantowane darmowe wpisowe, gracie?
myślę, że skorzystamy. Jest to całkiem ciekawa propozycja. Jeżeli chodzi o te trzy trofea, to jak najbardziej bym sobie życzył, żeby faktycznie je wszystkie zgarnąć. Aczkolwiek no wiemy, że nie jest to prosta sprawa. Przekonaliśmy się o tym najlepiej, odpadając już w ćwierćfinałach. Także nie jest to prosta sprawa. Poziom jest bardzo wysoki. Zresztą czego się spodziewaliśmy, nie ma co ukrywać, że byliśmy świadomi tego, że będzie ciężko. No, nasz zespół, tak jak już wielokrotnie powtarzałem, jest takim zlepkiem indywidualności, któremu na pewno bardzo dużo brakuje jeszcze do gry zespołowej, aczkolwiek no, te zalążki było widać chociażby teraz już w tym meczu i w półfinale Pucharu i w końcówce rozgrywek ligowych. No szkoda, że faktycznie to tak późno zaczęło się zazębiać, aczkolwiek lepiej późno niż wcale i cieszymy się z tego, co mamy. Marcin, masz porównanie już, liga, jesteś tutaj drugi sezon. No i jak oceniasz cały sezon Pucharu Halowej Ligi Piłki Nożnej Stalex Liga? No i czy uważasz, że są to rozgrywki tutaj na hali potrzebne? No, oczywiście, że są potrzebne. Jak wiemy, niektóre ligi to prowadzą, może nie na hali, ale na dworze. Jest to fajny przerywnik i szansa może dla tych teoretycznie słabszych, nie chcę tu nikomu ubliżać, drużynom, które mogą sprawić niespodziankę i też mogą wygrać, tak jak to się dzieje w piłce ogólnoświatowej. Wiemy, że czasami zdobywają te trofea drużyny z niższych lig, więc na pewno jest to potrzebne, jest to fajna formuła. Szkoda, że ten pierwszy puchar nie wygraliśmy my, no ale może w przyszłym roku zobaczymy, jak to będzie. Panowie, dziękuję wam bardzo serdecznie. Sebastian Ziński, Ultimate Team Bydgoszcz, Marcin Gruszczyński, SPX FTMDD, WSG Bydgoszcz, Maciej Grodzki. Puchar dla Ultimate. Dziękuję.